Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o modzie w okresie renesansu, baroku i rokoka. To trzy zupełnie różne style. Zacznijmy od renesansu. Oczywiście wiemy, że prąd kulturowy narodził się we Florencji, we Włoszech. Wiemy, że było to w wieku XV, nastąpiły zasadnicze zmiany. W Florencji najpierw bogaci kupcy stają się jeszcze bogaci. Zaczynają inwestować pieniądze, powstają banki, a z czasem zaczynają dostrzegać, że istotny jest również wizerunek. Że warto zainwestować w artystów, malarzy, rzeźbiarzy, naukowców, architektów, ale również w naukę, kulturę i literaturę. Następuje duża zmiana kulturowa, ale istotną sprawą dla renesansu jest zwrócenie uwagi na człowieka. W centrum świata jest teraz człowiek. Nie średniowieczny Bóg, a człowiek. Człowiek ze swoimi wadami i zaletami, ze swoim zainteresowaniem świata, ale również ze swoim zainteresowaniem własną osobą. Pierwsze, co powinno Wam przyjść do głowy, to portret. Ludzie zaczynają się portretować. Każdy chce na portrecie dobrze wyglądać. Liczy się wygląd, ubiór, fryzura. W renesansie po raz pierwszy zainteresowano się również modą. Powstają zbiory rycin, w których mamy ilustracje pokazujące różne stroje. W zależności od majętności, od stanu pochodzenia, od w końcu miejsca, z którego te stroje pochodzą. Ludzie zaczynają zauważać, że stroje są różne, że stroje podkreślają ich cechy, podkreślają ich, można powiedzieć, majętność, podkreślają wreszcie ich pozycję społeczną. Strój staje się bardzo ważny. I tu na początek chciałabym pokazać kilka przykładów, czy też omówić kilka przykładów związanych z modą florencką, z zainteresowaniem właśnie tym wizerunkiem. Zerknijmy na jeden z przykładów, obraz Botticellego. On często portretował damy, które wówczas w tych początkowych latach renesansu zaczynają zwracać uwagę na fryzury, a on chętnie je portretuje. Zauważamy damy, które mają pięknie upięte włosy, zaplecione wstążki, wplecione kolorowe taśmy we włosy. Włosy upięte też w delikatnie, lekko opadające loczki. Fryzury są kunsztowne i wymyślne. Oczywiście do fryzur potrzebna jest również suknia, odpowiednio dobrana. Początkowo model kobiecej urody w tych pierwszych latach renesansu jest, można powiedzieć, jeszcze zbieżny z tym, co widzieliśmy w końcówce epoki gotyku. To się jednak będzie zmieniało. Damy, można powiedzieć, nabiorą krągłości. O ile jeszcze w wieku XV modna była linia raczej smukła, wiotka i delikatna, to w renesansie dojrzałym i pełnym zobaczymy, że kształty kobiece również nabierają, można powiedzieć, takiej obfitości. Jeżeli zerkniemy na te pierwsze portrety, to możemy zauważyć, że również zmienia się sylwetka męska. Panowie chętnie się portretują. Chętnie chcą pokazać linię ramion. Ramiona stają się szersze, wydatne, można powiedzieć, pokazują siłę mężczyzny, tak? Już rezygnujemy ze zbroi, ale nadal podkreślona jest właśnie ta męskość przez szerokość ramion, przez płaszcz, który ma dodać objętości w ramionach, w barkach. Zmienia się w renesansie też sylwetka stroju, tak jak powiedziałam, i kobiecego, i męskiego. Mężczyźni będą podkreślali właśnie tą linię ramion. Panie z kolei będą podkreślały również ramiona za pomocą dekoltów, również większych, uwydatniających biust, szczególnie w tym renesansie dojrzałym, ale również obfitość
materiału na spódnicę będzie coraz, można powiedzieć, większa. Jeżeli byśmy spojrzeli na renesans dojrzały, i tutaj świetnym przykładem są chociażby obrazy Tycjana, to zobaczymy, że wenecjanki, Włoszki w pełnym renesansie oczywiście chętnie farbują włosy na blond, chętnie je rozjaśniają, podkreślają jasność tych włosów, ale również podkreślają delikatną, taką lekko przezroczystą wręcz cerę, która ma być oznaką też zdrowia i witalności. Dobrze jest też eksponować dekolt, biust. Bardzo często dzieje się tak, że suknie są wielowarstwowe i spod tej wierzchni sukni wystaje również koszula, czasami z jakimiś drobnymi troczkami, kokardkami albo też jakąś ozdobą koronkową. Te suknie z pełnego renesansu zwykle, tak jak powiedziałam, są wielowarstwowe. Modne są duże, obfite rękawy, pięknie zarysowane dekolt, tak jak powiedziałam, ta cera, jak i dekolt, blask płynący z pięknej skóry jest bardzo ważny, ale suknie przez tą wielowarstwowość stają się ciężkie, obfite w kształtach, rękawy szerokie. Czasami mamy wrażenie, że spod jednej warstwy materiału wygląda druga. Kolory są często kontrastowe, zostawia się białe odcienie koszul warstwy spodniej z kolorami ciemnymi. Jest to kolor takiego głębokiego wina, złota, zieleni. Te kolory są bardzo efektowne. Chętnie też portretowano i mężczyzn, i kobiety w takim ujęciu 3/4. Wówczas w takim półobrocie widzimy pięknie wymodelowany rękaw, który z jednej strony miał pokazać kunszt malarza, ale z drugiej strony miał pokazać też portretowanego, że jest on pięknie ubrany, że ma drogi strój złożony z pięknych tkań o różnorodnej fakturze. Te faktury były bardzo różne, dlatego że w strojach renesansowych chętnie stosowano na przykład tkaniny aksamitne, tkaniny brokatowe, tkaniny tkane wielokolorowymi nićmi. Wreszcie stosowano różnego rodzaju hafty, naszywano perły, naszywano również najróżniejsze ozdoby, jak chociażby wykorzystując guziki. W dojrzałym renesansie też pojawią się siatki na włosach i te fryzury może już nie będą takie różnorodne, jak były na początku, takie jak malował Botticelli, właśnie z jakimiś drobnymi loczkami, warkoczykami, to już odejdzie, a w wieku XVI zobaczymy fryzury pełniejsze, można powiedzieć, właśnie ujęte włosy, chociażby w dekoracyjne siatki. Zmieni się też w pełnym renesansie figura męska. Panowie rozbudują jeszcze bardziej ramiona, jeszcze bardziej podkreślą klatkę piersiową, stosując chociażby płaszcze krótkie, sięgające mniej więcej uda z dużymi, rozbudowanymi rękawami. Czasami będzie też tak, że strój będzie wielowarstwowy, spod jednej warstwy będziemy widzieć duże, mięsiste rękawy, łączące wiele tkanin, a na to będzie jeszcze założona druga warstwa i w tej warstwie wierzchniej rękawy będą na przykład rozcięte w taki sposób, aby były widoczne te, które są pod spodem. Czyli panowie eksponują górną część ciała, nogi z kolei są smukłe i można powiedzieć dosyć delikatne w stosunku do linii ramion, tej bardzo rozbudowanej. Panie z kolei, tak jak powiedziałam, eksponują biust, dekolt, a także podkreślają wąską talię i noszą niezwykle szerokie, ciężkie spódnice wielowarstwowe z ciężkich, mięsistych materiałów. Tak jest we Włoszech. Oczywiście różnie jest w różnych częściach Europy, szczególnie ta różnorodność będzie widoczna w kolejnym okresie, który chciałabym tu omówić, czyli w baroku. I tutaj wybrałam takich kluczowych malarzy, na przykładzie których można doskonale zauważyć, jak zmieniała się też moda w okresie barokowym i jakie były jej główne elementy. Można powiedzieć, że to, co łączyło całą Europę barokową, to było zamiłowanie do koronek. Koronki stosuje się zarówno jako wykończenia rękawów, jako wykończenia kołnierzy, jako element dodatkowy do kryzy, która
jest niezwykle popularna w wieku XVII. Koronki, można powiedzieć, zobaczymy zarówno w Hiszpanii, Flandrii, Holandii, we Włoszech, w zasadzie w całej Europie. Będą na tyle popularne i na tyle istotne również w biznesie, że we Francji, można powiedzieć, zostanie nałożony zakaz importu, dlatego aby rozwijać własne manufaktury produkujące piękne koronki. Zobaczmy na przykład obraz ukazujący piękną żonę Rembrandta. Sportretował artysta siebie i swoją małżonkę, pokazując właśnie bogactwo stroju. Oczywiście to w dosyć, bym powiedziała, takiej pruderyjnej i zachowawczej Holandii się nie spodobało, spotkało się z krytyką. Można powiedzieć, że inny ważny malarz tego okresu, czyli Rubens, również maluje portret swój i swojej żony Izabeli. Jest to zupełnie, może nie tyle zupełnie, co nieco inna konwencja portretowa. Oboje prezentują się w pięknych strojach, bogatych, wyjątkowo dekoracyjnych. Izabela ma niezwykle atrakcyjną suknię z długą kamizelą, zrobioną z niezwykle pięknego, dekoracyjnego materiału. Na to ma zarzucony, można powiedzieć, taki dodatkowy element garderoby podkreślający ramiona i ręce. Spódnica jest rozłożysta i, bym powiedziała, dosyć obfita, ale najciekawszym elementem jest kapelusz. Wysoki, piękny, zdobny kapelusz. Zwieńczenie całej jej pięknej sylwetki. Oczywiście jej strój byłby niekompletny bez kryzy. Kryza ozdobiona haftem, podkreślająca twarz, wydobywająca też jej urok i młodzieńczość, no jest tutaj bardzo ważnym elementem. Kryzy stosowali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Noszone były do różnych rodzajów strojów. W Holandii, tak jak powiedziałam, dosyć takiej purystycznej, kryzy stanowiły ważny element strojów, najczęściej czarnych. Noszone były, tak jak mówiłam, również w Hiszpanii. No i oczywiście, patrząc na obraz Rubensa, również we Flandrii. Ale wracając do obrazu Rubensa, sam artysta jest tutaj sportretowany w pięknym stroju. Ma bardzo drogie i efektowne czerwone pończochy, które też miały podkreślić jego bogactwo, jego prestiż, jego, można powiedzieć, pozycję. To jest element bardzo, działa taki znaczący w tym obrazie. Warto też zwrócić uwagę, że małżonkowie trzymają się za ręce. Izabela siedzi nieco niżej, tutaj podkreśla tym swoją, można powiedzieć, rolę, czy też zależność względem męża. Stroje barokowe warto też spojrzeć, jak wyglądały w Hiszpanii. O ile w pozostałych częściach Europy z pewną swobodą podchodzono do dekoltów, do eksponowania też na przykład tutaj części rąk, odsłaniano pewne elementy ciała, tak jak powiedziałam, przede wszystkim dekolt, ale również i ręce, natomiast w Hiszpanii to są stroje bardzo, bardzo zachowawcze. Można powiedzieć sztywne, ciężkie, takie bardzo stateczne w formie, tak? Oparte o różnego rodzaju konstrukcje, które powodowały, że te stroje, można powiedzieć, są zawsze takie same, to znaczy one są zawsze sztywne, one są zawsze nienaganne, one nie mają żadnych fałd i zagnieceń, są idealne w pewien sposób, zakrywają szczelnie dekolt, są pod samą szyję, często mają wykończenia w postaci guzików, czy też jakichś drobnych kryz, ale można powiedzieć, że są niczym zbroja. Oczywiście te najlepsze zobaczymy na obrazach Velázqueza, świetnego malarza dworu królewskiego, który będzie zarówno malował parę królewską, jak i dzieci, infantkę, chociażby Małgorzatę, w niezwykle pięknych strojach, ale patrząc na te stroje mamy wrażenie, że one są też niezwykle niewygodne. Ciężkie, sztywne, krępujące ruchy. Także moda hiszpańska, można powiedzieć, zdecydowanie nie była przychylna
można powiedzieć, swobodzie ruchów. Można też powiedzieć, że ta moda no oczywiście związana była z sytuacją też kulturową, która w owym czasie w Hiszpanii panowała. Na koniec chciałam jeszcze się przenieść do, można powiedzieć, Francji, okresu rokoka, głównie czasów Ludwika XV. Można powiedzieć, że to jest kolejna odmiana sukien, które już widzieliśmy, czyli długiej sukni podkreślającej talię, ale zrobiona czy też wymyślona zupełnie inaczej. Tutaj świetnym przykładem chociażby jest Madame de Pompadour, która była metresą króla Ludwika XV. Jak na nią spojrzymy, to mamy wrażenie, że to jest taka miniaturowa lalka z porcelany, miniaturowa porcelanowa figurka. Wąziutka talia, piękny dekolt, wyeksponowane od mniej więcej łokcia smukłe ręce. Dużo koronek, dużo falbanek, dużo kokardek, dużo elementów zdobniczych, chociażby nawiązującej do róży. Mamy wrażenie, że jest ona niczym taki delikatny, piękny kwiat. Kolory, które wówczas dominowały, to oczywiście różnego rodzaju odcienie kolorów pastelowych, różowe, błękitne, seledynowe, pomarańczowe, nie, raczej łososiowe można by powiedzieć, ale zawsze kolory delikatne. Ówczesne panie nosiły zwykle buciki na wysokich obcasach, po to, aby figura była smukła, wiotka i delikatna, aby była wydłużona. To był dodatkowy element, który miał się komponować, właśnie to wysmuklenie, te wysokie obcasiki z piękną, wąską talią, ale również z pięknie wyeksponowanym dekoltem. Buciki zwykle satynowe lub z delikatnej, cienkiej skórki, ozdobione czasami na przykład drobnymi perełkami. Dobrze, gdyby delikatnie wystawały spod szerokiej spódnicy. Spódnice od tych pięknych sukien zwykle były rozpięte na stelażu. Był on wykonywany z różnych materiałów, początkowo sztywny i ciężki, na przykład wiklinowy. Można powiedzieć, zupełnie się nie sprawdzał. To jeszcze w modzie barokowej widzieliśmy takie suknie. Ale później pojawiło się inne rozwiązanie, czyli stelaże chociażby wykonane z włosia lub z zastosowaniem fiszmi. One też może nie były zbyt wygodne, natomiast były lżejsze i dawały możliwość uzyskania dużej objętości takiej sukni. Suknie, można powiedzieć, doby rokoka, to jest finezja smaku, elegancji i takiej, można powiedzieć, estetyki pokazującej kobietę jako piękną, delikatną, no wręcz, tak jak powiedziałam, przywodząc na myśl niemalże porcelanową figurkę. Do tego jeszcze blade lico, które uzyskiwano dużą ilością pudru, ewentualnie peruka albo fryzura wysoko upięta z włosami przypudrowanymi. Zdarzało się też tak, że oczywiście panie w rokoku może niezbyt często się myły, ale za to lubiły najróżniejsze zapachy i wonności. Można powiedzieć, że przywiązywały ogromną wagę do wizerunku, natomiast małą uwagę przywiązywały do higieny. Lubiły kunsztowne i wysokie fryzury. Czasami w takiej fryzurze no, nawet zdarzał się i płynący statek. Zdarzały się kwiaty, figurki i najróżniejsze, można powiedzieć, drobne elementy. Jednak włosy tak upinane, często trefione, często z dodatkowymi elementami, można powiedzieć, że były również narażone na pojawianie się różnych insektów. I można powiedzieć, że o ile rokoko było niezwykle piękne i dekoracyjne, to nie szło to w parze z zamiłowaniem do wody i mydła. Podsumowując te trzy okresy, które tutaj przedstawiłam, można powiedzieć, że wyraźnie widać
różne zmiany, które się dzieją w modzie i różne, można powiedzieć, elementy tej mody wyglądają zupełnie inaczej. Od pięknych dekoltów, które mamy w renesansie, we Włoszech, do sztywnych i ciężkich sukien, które mamy w baroku hiszpańskim. A na koniec piękne i dekoracyjne rokoko. W kolejnym odcinku przeniesiemy się do wieku XIX. W wieku XIX moda będzie zmieniała się coraz szybciej, a sylwetka kobieca będzie miała różne ideały. Do zobaczenia!